kliknij łapkę w górę, aby w tym momencie dać mi prezent. 3, 2, 1. Wow! Ej, patrz na to, co dostałem. Dzięki, mordeczko. Dostałem paczkę z Voyan Shop. Jak ładnie zapakowana. Sprawdźmy, co jest w środku. Wow, w środku jest nowa czapka z daszkiem Voyan Team. Jest to nowa czapka z daszkiem, idealnie nadająca się na obecne słoneczne pogody. Z taką wakacyjną czapką można bawić się w wakacje. Ale to nie wszystko, bo mam jeszcze okulary przeciwsłoneczne Voyan Team. I sprawdźmy, jak teraz będę wyglądał z tą czapką i okularami. Wow, nie no, mordeczko, to jest styluwa. I jeszcze ta koszuleczka Planeta Voyanowic. Tak można bawić się w lato. Bawcie się w te wakacje najlepiej z rzeczami z Voyan Shop. Zapraszam, pierwsza linia w opisie. Spałem sobie spokojnie, ale w oknie pojawił się jakiś podglądacz. Próbowałem go dorwać, ale to, co mi zrobił, było straszne. Oglądajcie do końca. Ale fajnie, słuchajcie, że zrobiliśmy sobie takie fajne ognisko na Voyanowicach, tylko trochę późno się zrobiło, wiecie. Oj, późno i troszkę zimno. Może poopowiadamy sobie o jakichś legendach. Legendy? Ja jestem, ja trochę, wiesz co, zmęczony jestem, ale o jakich legendach chcesz porozmawiać? Naprawdę nie słyszałeś o żadnych legendach? Ja się boję rozmawiać o legendach, jak jest tak późno. Ja słyszałem. Jest taka jedna legenda o podglądaczu, który przychodzi w nocy przy ognisku. Ej, ty tylko chcesz nas straszyć, przecież to wymyśliłeś to pewnie teraz akurat na poczekaniu. No nie, naprawdę nie, jest taka legenda. Tak. To jest postać, która jest... To? Naprawdę mroczna. To było straszne. Balion? Postać jest najmroczniejszą postacią, jaka tutaj grasowała. Zazwyczaj gra sobie w lasach. Podglądacz? Ja nie słyszałem o żadnym podglądaczu. Dobra, wiecie co? Może chodźmy do domku spać. W sumie to jest dobry pomysł. Podglądasz tylko legendy, co nie? No właśnie. Nie zaśniesz. Co? Ej! Balion, przestań mnie trolować. O, no nie mogę. Słuchajcie, widzowie, oni chcą mnie jakoś nastraszyć przed snem, ale ja się nie dam. Ja wiem, że ta historia o jakimś podglądaczu to jest tylko wymyślone i pewnie tam nie będzie nic strasznego. Lepiej, żebym kładł się już do spania, bo już naprawdę jest późno i jest ciemno. Ja nie lubię tak późno kłaść się do spania. Usłyszałem rozbitą szybę. Kliknij teraz łapkę w górę, aby odpakować tą paczkę z Voyan Shop i sprawdzić, co jest w środku. Wow, zobacz, udało ci się. To są nowe puzzle Voyanowice. Jeśli mieliście poprzednie puzzle, to wiecie, jak dobrze się je układało. Te ostatnie puzzle miały masę pozytywnych opinii. Spójrzcie, aż 680 opinii klientów. Niżej macie nawet zdjęcia osób, które już kupiły te puzzle i je ułożyły. Piszą na przykład: fajne, dużo elementów, daje dużo radości. Także jeśli podobało ci się układanie starych puzzli, to nowe również będą idealne dla ciebie. A jeśli nie masz żadnych puzzli, to możesz teraz mieć aż dwa zestawy. Wbijaj na Voyan Shop i sprawdź. Co to? Halo? Halo? Tutaj coś było. Coś było, szyba została rozbita, spójrzcie. Szyba została rozbita, coś było w tym miejscu. Chyba mi się wydawało. Słyszałem drzwi, dobra, muszę sprawdzić, co to. Kto robił coś w moich drzwiach? Proszę się pokazać. Balion, tego ja wiem, że to jeden z was. Na pewno, ja wiem, że to jeden z was. Ojejku, magazyn, powinienem schodzić do magazynu. Czekaj, zejdę do magazynu. Może coś tutaj. Ej, co to było? Idę, co to było? Tutaj był czarny człowiek, jakiś podglądacz. Na pewno gdzieś się tutaj kryje i na pewno gdzieś tutaj na dole w tym stanowisku gdzieś to... Zobacz, tam mogę w sumie tak zbagowało się, coś zepsuło i mogę podglądać, co tam się dzieje. Ale nie, tam się nikt nie ukrył, na pewno tutaj gdzieś się ukrył ktoś. Halo, wyłaź, mam przy sobie miecz i nie zawaham się go użyć. Chyba, że jesteś bardzo strasznym podglądaczem. Słyszysz mnie? Halo, podglądaczu? A może ta historia z podglądaczem jednak była prawdziwa, widzowie? Może oni mówili prawdę? Ptysi palią, dobra, sprawdzam tu. Halo? Co? Ej, słyszę tam drzwi na górze, idę. Patrz, ja zostawiłem otwarte oba drzwi, a teraz jest jedno tylko. No nie, coś jest nie tak. Dobra, idę sprawdzić. On się przestraszył, słyszałem naprawdę walnięcie tego dzwona. Gdzie ten dzwon walnął? Ej, co to? Na górze jest jakieś walnięcie dzwona, na górze. Dobra, ja się bardzo boję tam wchodzić, ale... Czekaj, czy ja mam jakąś broń, coś, co mi się przyda? O, mama, trójząb, idę z trójzębem. Słyszę to strzelanie tego dzwona, ale idę już na górę, wchodzę. O, ale to co to się stanęło się? Mam cię!
Nie trafiłem go, nie mogę, nie trafiłem go. Czekaj, idę go złapać, jesteś tu. Podglądaczu, nie ma go już, ale co tu się nastraszyło mnie. O co tu chodzi, skąd te wszystkie pajęczyny, te wszystkie ślady niedobre. Nie, ja to wszystko niszczę. Chyba ta historia o podglądaczu była prawdziwa. Wiecie co, ja chyba pójdę do Paliana i spytam się, czy on by chciał, żebym może ja poszedł spać gdzieś do niego do domku. Bo ja w swoim domku dzisiaj nie chcę nocować. O, posprzątałem teraz, tutaj jest bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie. I myśl... I co to było? Dobra, coś tam... Dobra, nie, ja idę z tego domku. Ja się naprawdę boję, że tam coś będzie. Idę do Paliona, obudzę Paliona i powiem mu o tym wszystkim, że ten podglądacz to jest prawdziwa historia. A! Palion, nie śpisz? Ale boli. Co boli? Czemu nie śpisz, Palion? Na stole śpię, bo jest twardy stół i lepiej dla plecków. Dobra, to trochę nie ma sensu, ale powiedz mi, Palion, ta historia... No tak, jest mrok. Ta historia z tym podglądaczem, ona jednak była prawdziwa, Palion. Prawdziwa na 100% była prawdziwa. Co ty mówisz? W jakie bajki ty wiesz? Przecież to żarty były. Nie. Chodź, albo dobra, nie, teraz ci nie pokażę, bo już to posprzątałem, ale... No, to co ty taki przerażony? Nie, musisz się uspokoić. Cała góra w moim domku była straszna. I ja widziałem czarną postać, podglądacza strasznego, czarnego takiego. Cały skin miał czarny, ale nie mogłem go w ogóle złapać. Nie wiem. Nie, to są zwidy. Musisz po prostu Palion, proszę. Mogę przespać się u ciebie tutaj, proszę. Ja chcę... Oj, ale ty nie możesz, bo ty będziesz potem wiecznie umiesz spać. Ty musisz... Nie, naprawdę... Tylko ta jedna noc, okej? Okay? Ten podglądacz to jest prawdziwy, tak? Mówiliście prawdę. On nie istnieje, ty to wmówiłeś przez to, że cię tak przestraszyliśmy. A czyli co? Czyli to nie była to prawdziwa historia? Nie ma nic takiego. A, to może mi się wydawało. Nie wkręcaj sobie, bo sobie wkręcasz i to potem tak się dzieje, że to niby widzisz. Więc sobie, że tego nie ma po prostu, wiesz o co chodzi. Dobra, rozumiem, okej, okay, to ja postaram się o tym nie myśleć po prostu i spróbuję zasnąć, okej? Okay? No to dobranocki. No dobranoc, ja nie mogę, czyli oni zmyślili tą historię, a ja dałem się wkręcić w to wszystko, wiedziałem, że tak będzie. Wracam do domu na spokojnie. A może tego konia widziałem? On jest cały czarny. Ja nie mogę, przecież to wiadomo, że to było, przewidziało mi się coś tylko. Ach, idziemy, dobra, wracamy do mojego domku i wracamy do spanka, słuchajcie. Ale jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę ten maga. Dobra, nie ma nic, dobra, ja wracam do spanka, okej. Co się stało? Słyszałem dzwon. Słyszałem walnięcia dzwonu jakieś. Co? Nie, to znowu ten podglądacz, czyli to było prawdziwe na 100%. Tutaj mamy jakiś... co to jest? Mam go znowu, teraz go złapię. Nie, no nie mogę, no on tutaj był, widziałem go w oknie, to naprawdę był. Czy ja już mam zwidy, czy coś mi się ze mną dzieje, naprawdę, bo już się tak przestraszyłem. Czekaj, muszę wykopać ten piasek. Tuż, okej, okay. Tutaj sprawdzimy, co będzie pod nim. Ja widzę coś ewidentnie, że tam jest. O co tu może chodzić? O, wskoczyłem gdzieś. Tu są jakieś rzeczy pod spodem. O, może tu? Tam na dole? Nie, tam. Ej, jakieś walnięcia na górze, słyszę. Dobra, idę na górę, ale tędy pójdę, słuchajcie. Pójdę tędy dolnym przejściem. Mam nadzieję, że tutaj nic nie będzie strasznego, bo to jest najstraszniejsze wejście na dół teraz. Tam nie może nic się wydarzyć. Wychodzę. O, dobra, wyszedłem. Idę na górę sprawdzić. Usłyszę jakieś walnięcia dzwona na górze. Halo? Halo? Nie ma tu nic? Ej, co to jest? O, co to chodzi? Co? Szkielety jakieś? Ej! Widziałem cię! Dobra, wychodzę. Widziałem cię, podglądaczu! Mam cię, podglądaczu! Nie. No nie mogę, to... To był znowu ten koń? Nie, to niemożliwe, że to był ten koń. Idę sprawdzić, o co jest z tyłu za moim domem. Tego nie było wcześniej! Ja muszę o tym... Oj, to jest ten dzwon! Czyli to jest prawdziwy podglądacz! Dobra, musimy o tym powiedzieć Palionowi. Zabiorę go w to miejsce, on to zobaczy i on mi wtedy uwierzy, że podglądacz jest prawdziwy! Okej, okay. Pewno jakiś tutaj czaszek jeszcze jest i coś jeszcze? Muszę zapamiętać. Dobra, tak to wyglądało. Idę teraz pokazać to Palionowi. Dobra, na pewno Palion teraz mi uwierzy, że tutaj był jakiś straszny podglądacz. Palion musi mi uwierzyć, nie ma innego wyjścia. Jak teraz zobaczy te wszystkie rzeczy, to na pewno mi uwierzy i pomoże mi zwalczyć tego podglądacza strasznego.
mrocznego. Palion! Wstawaj! Wstawaj! O kurde. Palion! Co to było? Musisz to zobaczyć. Chodź szybko za mną, chodź szybko za mną. Musisz szybko. No co ci dalej jest? Chodź, chodź, bo to już nie są przelewki. Musimy pokonać tego podglądacza strasznego. O nie, dobra, czy idziemy. Sobie cały czas, nie wiem, co wmawiasz cały czas to. Chodź, 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 chodź. Zobaczysz, zobaczysz. Idziemy na górę. Za mój dom. Za mój dom. Raz, dwa, trzy. Zobaczysz, że tutaj jest co ktoś to jest zły. Jest? Już tu nic nie ma. Chwila. Chwila. Nie, no błagam, to ty na ty. Co, bo trzeba do lekarza. Ale tutaj było coś. Tutaj było co, były czaszki szkieleta. Były netherrack, taki wiesz, co z netheru jest. I to wszystko tutaj było rozłożone. I tego było bardzo dużo, tych czaszek nie, no szkieleta. No to musisz się otrząsnąć. Musisz się otrząsnąć i spać. Księżyc jest tam. Ale to było naprawdę, nie, chodź zobaczyć, chodź zobaczyć. Patrz, w moim domku przy moim łóżku pokażę ci co było. O, tutaj przejdziemy. Rozbijaj sobie szybę? Nieważne, co. W moim domku. To. W moim domku tutaj była dziura i tutaj ona była zalepiona tym piaskiem dusz. Nie, no to błaga, jestem śpiący, a ty robisz mi takie psikusy. Ale naprawdę, Palion. I wychodziłem tędy, o tędy. A tam to się boję wskakiwać. Ale tędy tam właśnie wychodziłem i tutaj była ta dziura. Nie wiem, ja już tego nie rozumiem, Palion. Proszę! To tak trzaska. Ja nie mówię mogę, ci. Znowu ten wiatr. Mówiłem ci, ale to jest to! Przecież to wiatr, to przeciąg. Ale to było to był ten podglądacz, ja ci mówiłem. Nie ma czegoś takiego, to i to. Idź spać, ja idę spać i rano się widzimy nie, i nagrywamy no, super filmy. Nie wiem, no ale. No dobra, ale słuchajcie, to już jest przesada. Ewidentnie, ja już teraz wiem, że na pewno tutaj nie ma przypadkowych rzeczy, to na pewno jest jakaś dziwna rzecz, jakiś podglądacz. Ja powinienem teraz wziąć w sumie. Co, tego nie było tutaj. Jak się pojawił ten piasek dusz nagle w tym miejscu? Nie, czekaj, czy Palion już zdążył pójść? Czekaj. O, cię kręcę, zobacz to. Widziałem go tam. Idę, wychodzę. Nie ma, on tu musi gdzieś być. Wskoczył do kopalni, Nie, tam na pewno nie schodzę. Dobra, dobra, nie pójdę już po Palion. Ej, czekaj, on zamknął mi dostęp do moich drzwi! Ten podglądacz jest bezczelny! Ja muszę go pokonać, słuchajcie. Biorę moją całą zbrojkę i przygotuję się do zniszczenia tego podglądacza. Zrobię to sam! Skoro Palion mi nie wierzy, że tu jest jakiś straszny podglądacz, to ja go zniszczę. O tak, i żaden... Tam jest kolejny piasek dusz? Nie, ja idę tędy. Jakim cudem jest to szkło za... O co chodzi? Nie, idę. Cały dom mam w piaskodusz, ja to muszę naprawić. Nie! Nienawidzę piaskodusz. Rozwalamy go. Mam dość tego piasku, dobrze, że mam taką szybką łopatę. Nie będzie tutaj żadnego piaskodusz. O właśnie, uff. Dobra, czekaj, teraz muszę tylko. Dobra, wiecie co? Ja teraz tutaj będę stał i będę udawał, że śpię. I wtedy jak ten podglądacz wyjdzie, to go od razu zaatakuje trójzębem. O! Aaaa, mam cię! Zapałem cię! Chodź tu! Ej, to mnie walnęło, no nie mogę. To mnie znowu walnęło. Coś mnie znowu walnęło. Czekaj, jeżeli on jest gdzieś na zewnątrz, to może ja muszę stanąć na zewnątrz i obserwować mój dom z zewnątrz. Ale najpierw powinienem się ukryć. Czekaj, pójdę sobie tutaj. Ej, no co mnie znowu uderzyło? Nie wiem, o co chodzi, naprawdę, to już jest pokręcone. Oh, czekaj, stoję i patrzę na mój dom. I na pewno teraz podglądasz gdzieś. Mam go, zobacz, tam widziałem. Był tam podglądasz, mam cię. Tutaj był, tu w tym miejscu. Widziałem go, słyszałem. I rzuciłem niego tym trójzębem, muszę go w końcu trafić. Gdzieś na górę może wszedł. O tak, mam, tutaj schowany jesteś pewnie. Gdzieś podglądaczu, znajdę cię. Tam się chowasz, nie, tam go nie ma. Tutaj się chowasz. Przynajmniej nie ma nic za moim domem już. Dobra, schodzę na dół, może gdzieś zdążył na dół pójść. O, mam cię! Co to jest? Ogromne ślady prowadzące na dół do tego strasznego miejsca. Ja nie lubię tam schodzić ogólnie, widzowie, bo tam na dole jest dosyć strasznie. Ale zrobię to tym razem. Wolę tam nie wskakiwać, bo jeszcze boję się, że ktoś wykorzysta to. Ej, słyszałem jakiś dźwięk. Wykorzysta to i zniszczy trampolinę, więc ja będę schodził powoli. Ej, co to jest? Ja będę schodził powoli i mam nadzieję, że... Ej! Co to było? A, to było to, ja nie mogę. Idę w takim razie niżej jeszcze. Ej! No,
O, to są te, dobra, muszę przeskakiwać nad tymi rzeczami, bo one mnie straszą. Już prawie jestem na dole, okej. O! Co to było? Ej, no dzwonem ktoś walnął, to ewidentnie gdzieś tam w to dzwon... Jakim cudem ktoś odkrył moją... mój tajny save, zobacz. Słyszycie to? Tutaj są jakieś złe odgłosy. Pójdę powoli, pójdę powoli, pójdę powoli, wezmę miecz, albo trójząb nawet, trójząb wezmę. Coś tam jest, coś tam leży, ale nie wiem o co chodzi. Halo? Co to było? Co? Słyszałem jak mówi to coś Wojan, podglądacz. On tam był, ale chcę sprawdzić najpierw co było tu. Nie. Nie. To jest... to... Nie, nie pozwolę na to! Rozwalę to! Cokolwiek, czymkolwiek jesteś, podglądaczu, zostaniesz pokonany, wiesz o tym, tak, podglądaczu? Wiesz o tym? Co? Z tamtej strony coś... Nie, 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 dobra, z tamtej strony coś słyszałem, tam gdzieś słyszałem. Czekaj, idę z trójzębem, przygotuję się, jakby ta osoba znowu wyszła, podglądacz, śmierdzący... Co? Śmierdzący pod... Ej! Co to jest? Odwróciłem się na milisekundę, a to powstała ściana! Okej, okay, to już jest niebezpieczne, ale nie... Rozwalam, rozwalam to, rozwalam to, Ej! Dobra, halo? To jest ten strach na wróble, jeden z drugim. Okej, okay, idziemy na górę. Idziemy z powrotem na górę, ja to nie chcę już nic więcej robić. Tam coś jest na górze? Nie, dobra, czekaj, zabuduj. Ej! Co jest grane? Tej ściany nie było wcześniej! O co chodzi, czekaj. Nie było tej... Dobra, dobra, zostaw to, zostawiam. Okej, okay, nie ma problemu, nie ma problemu, ja to zostawiam, ja to wychodzę stąd. Jak nie wychodzi? Nie, ja stąd wychodzę na pewno. Ja stąd nawet nie ma innej opcji, że nie wychodzę. Ja stąd wychodzę i to jest... To jest droga w jedną stronę, ja stąd Czemu spadłem? Dobra, idę, dam radę, ja stąd wyjdę, na spokojnie, widzowie. To jest tylko podglądacz! To jest to! O, to mi przeszkodziło. Idę, już prawie tutaj jest, już prawie wyszedłem. Okej. Okay. Okej, okay, udało mi się, uff, dobra. I teraz muszę to jakoś posprzątać. Nie, ja tylko muszę poczekać, aż noc minie. Słyszałem jakiś dźwięk tam. W tamtym kierunku gdzieś. Z Wojan Shopu słyszałem dźwięk. Z Wojan Shopu! Z Wojan Shopu słyszałem dźwięk. Nie wiem, czy tam powinienem wchodzić do Wojan Shopu teraz. Myślicie, że mam tam wejść? A teraz tam gdzieś słyszałem. Nie, dobra, idę sprawdzić Wojan Shop. Co, słyszę jakieś strykanie. I muszę sprawdzić, o co chodzi w Wojan Shopie. A! O, mam cię! Mam cię! A nie, tu nic nie ma. Ale czekaj, coś... Było chyba więcej rzeczy tutaj. Ale nie widzę już teraz. Czy to zrobił ten podglądacz? Czy to już tak było? Powinienem to w sumie zamurować, zamknąć, żeby ten podglądacz tutaj nie wchodził więcej, okej? Okay? Czekaj, czy ja słyszę... Zobacz to. Widzisz to? Sama otwierała się skrzynka. Co to do góry? Gdzie do góry? Aaaa! Mam cię! Mam cię! Nie ma go. Zniknął. On zniknął! Ale on tu... Ale on tu był. Dobra, ja tego mam... Słyszę niszczone szkło. Tutaj? Z tej strony? Halo? Podglądaczu, wyłaź! Ja cię w końcu dziawnej złapię! Zobaczysz! Dobra, wiecie co? Widzowie, mam tego dość. Robię... Ale to muszę po cichu wam powiedzieć. Robię, więc pójdę tutaj, o, robię pułapkę na włamywacza. Złapię go i zobaczycie, że dowiem się, kim ten podglądacz jest. Zobaczycie, okej. Idziemy w takim razie, jak by to zrobić? O, mam pomysł, podglądacz. On tam jest. Słyszałem tam, jakieś skrzynie, ale w sumie, ja nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić. Ja tam nie wchodzę. Nie. I widzowie, teraz idę. Idę ogarnąć coś, w jakiś sposób pokonam tego podglądacza. Dobra, tutaj były gdzieś... O, właśnie to, zobacz. Ghost bloki. Ghost bloki pozwalają zrobić tajemną pułapkę. I ja taką pułapkę zrobię. Ja widziałem, że ten podglądacz często korzystał z tego tutaj miejsca. Zobaczcie, tutaj z tego miejsca. Więc może, jeśli mi się uda, tylko muszę bardzo cicho mówić. Jeśli mi się uda, to on gdzieś stawał na tym. Pewnie potem, jak tak się wychylał, to uciekał w tym kierunku. Więc zrobię teraz... Ojej, jakie straszne. Zrobię teraz pułapkę w tym miejscu, zobaczcie. I ten włamywacz wpadnie do tej pułapki. O tak, on do tego wpadnie i złapie go na gorącym uczynku. To jest idealny plan pokonania...
Nie może o mnie usłyszeć. On teraz tam pewnie gdzieś jest, ale my tutaj robimy pułapkę. Musimy skupić się na tej pułapce, żeby ona była taka mocna, z której on nie ucieknie. Dobra, z tej strony jest dobrze, z tej strony jest dobrze. I jakiś znak. O, spowolnienie. Piasek dusz. Tak. Tutaj wrzucimy. I to będzie ultra mocne. Dobra, to co? Ja teraz robię wyjście na zewnątrz. Muszę w jakiś sposób tylko na zewnątrz wyjść. O, mam elytrę. Okej. Uda mi się stąd wylecieć. On mnie wzywa. Dobra, czekaj, wylatuję. O! Wyleciałem. I teraz szybko muszę to zabudować tymi blokami, które mam tutaj przygotowane. Zobaczcie, raz, dwa. I jak on stąd zejdzie, to wpadnie prosto do tej pułapki. Muszę ją ominąć szerokim łukiem. Włamywaczu! Pokonam cię w końcu, zobaczysz! Albo w sumie... Udam teraz, widzowie. Czekajcie, powiem wam to. Udam teraz, że jestem zmęczony i pójdę spać, bo on zawsze wtedy pokazywał się w tym jednym miejscu. Ale się zmęczyłem szukaniem tego włamywacza. Naprawdę. Ten włamywacz całą energię ze mnie wyciągnął. O, kolejny dzwon, pewnie włamywacza. Ale już. O, łamywaczu, daj mi spokój, ja muszę iść spać. Nie strasz mnie już, okej? Okay? A zwłaszcza nie strasz mnie z tego okna tam, które jest. Z tamtego okna mnie na pewno nie strasz. Ja się już... O, mamy włamywacza, otwieramy to. Dwóch włamywaczy? Co jest grane? Dobra, koniec z tego, włamywacze. Macie... Nie rzucaj. Nie mówcie, że to jest Palion i Ptyś. Ptyś, co to tutaj? Wy sobie żartujecie, tak? Wy sobie... Wy żartujecie. Ja cię kręcę. O, wy od samego początku mnie trollowaliście. A, to byłeś ty z twoim modulatorem strasznym. Dobra, mam dosyć tych strasznych opowiastek. Dobra, koniec, ja idę spać, naprawdę. Pewnego dnia, śpiąc sobie spokojnie na Wojanowicach, przebudziłem się. Poczułem, że jakoś swędzi mnie głowa. Coś było nie tak. Postanowiłem wejść do kuchni i zaparzyć sobie troszeczkę herbatki. Siedząc przy kominku, rozmyślałem, od czego może tak swędzieć i boleć mnie głowa. I przypomniałem sobie, że poprzedniej nocy rozmawiałem dużo z Palionem, do bardzo późna. Rozmawialiśmy sobie o wszystkim. Możliwe, że właśnie przez to cały czas bolała mnie głowa, poszedłem za późno spać. Nie wiadomo czemu, wychodząc z domu Paliona, coś mnie uderzyło. Pojrzałem na górę i zobaczyłem, że Palion ma jakąś dziwną dziurę w suficie. Pomyślałem sobie, może coś mi spadło na głowę, może Paliona sufit jest jakiś zepsuty. I wróciłem do spania. Następnego dnia, przebudzając się, poczułem coś bardzo dziwnego. O, widzowie, nie mogę spać, naprawdę próbuję zasnąć. O, już jest dzień, praktycznie całą noc nie spałem, bo rozmawiałem z Palionem do rana. Rozmawialiśmy o wszystkim, no tak sobie po prostu po przyjacielsku gadaliśmy. Ale coś mnie walnęło po wychodzeniu z tego jego domu i nie zastanawiam się, co to mogło być. Nie wiem, coś mnie swędzi głowa. Może pójdę do jego domku sprawdzić. Witaj, Wojan. Co? Palion, jesteś w domku? Na Wojan Shop pojawił się pewien tajemniczy, magiczny kubek. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie ma na nim żadnego wzoru. Jednak kiedy wlejecie do niego ciepły napój, to magicznie pojawia się piękny wzór Wojanowic. Pozostaje już tylko z niego pić swój ulubiony, ciepły napój. Palion! Palion, jesteś tu? Możesz mnie szukać, ale nie znajdziesz. Jak nie znajdę? Czekaj, tutaj jesteś, Palion? Dlaczego cię dziwnie słyszę przez jakieś echo? Patrz, nie ma mnie tam. A gdzie jesteś? Tutaj mam twojego pieska, Nelę tutaj mam, a tutaj słyszę kotka twojego. Widzę. Gdzieś tutaj gdzieś było. Słyszałem miauczenie. Ej, Palion! Jesteś w mojej sypialni. Jak mnie widzisz? Gdzie? Jesteś na balkonie. Gdzie? Przez kamerę mnie widzisz? Dobra, czekaj, gdzie jestem teraz? Nie, zastanów się. Zastanowić się? A może oszalałeś? Ej, nie mów tak! Nie, no dziwnie jesteś się czuję szalony. Po prostu. Dziwnie się czuję po prostu. Czemu słyszę Paliona? Gdzie jesteś Palion? Szalony. Nie, dobra, gdzie jestem teraz, Palion? Nie zgadniesz teraz, gdzie jestem. Nie zgadniesz, gdzie teraz jestem. Daj mi... dwie sekundy. O, pewnie teraz przyjdziesz, mnie znajdziesz. Na pewno gdzieś tutaj jesteś. Jesteś w płaszczce. Ej, dobra, czekaj. Jak ty mnie widzisz, a ja ci nie widzę? Gdzie ty jesteś? I dlaczego słyszę cię przez dziwne echo? Dobra, gdzie teraz jestem? Palion? Wydaje mi się, że jesteś w
ekipie budowlanej Wojano Paliano. No skąd ty to wszystko wiesz? Dobra, ja uciekam za Wojanowice tam już na pewno. Ja cię zobaczę, jak będziesz szedł za mną. Widzowie, czekajcie, gdzieś on tutaj musi być. Dlaczego ja go słyszę, ale go nie widzę i słyszę no go... No dalej mnie słyszysz, wszystko słyszę, co ty mówisz. Ej, dobra, teraz nie zgadniesz, gdzie jestem. Nie wiesz, gdzie jestem, nie wiesz. Wydaje mi się, że w McDonaldzie. No... Dobra, nie, przesadzasz, przesadzasz. Gdzie jesteś? Powiedz mi. Latasz na elektrze pewnie gdzieś na górze i mnie podglądasz. Może siedzę ci we włosach. Gdzie we włosach? Że co, że powinienem do fryzjera pojechać? A może weszłem ci do ucha. Jak? W sensie, czy sugerujesz, że ja cię słyszę w mojej głowie? Może jestem w twojej głowie. Nie, dobra, ej, serio, to by miało sens. To by miało sens, gadałem z tobą prawie przez całą noc. Potem wychodząc coś mnie walnęło w głowę. Może ja lunatykuję, może ja odchodzę od zmysłów. Idę sprawdzić tutaj to miejsce, gdzie mi coś spadło. Co to jest? Palion, słyszysz mnie? Zwyczajnie oszalałeś. Nie, dobra, ej, serio, zaczynam się dziwnie czuć, naprawdę, widzowie. Słyszę Paliona w mojej głowie, a jego tutaj nigdzie nie ma. Dobra, co ja mam zrobić? Palion, co ty ode mnie chcesz w takim razie głosie w głowie? Ty mówisz do siebie, ty jesteś szalony. Coraz bardziej. Ej, no bo ty do mnie mówisz, Palion. Czy to mówi no Palion, tak, czy ja to mówię? W głowie. To jak mam się wydostać ty wydostań się z mojej głowy, ja nie chcę cię słyszeć, Palion. Nie biegaj tak szalenie, bo nie dobrze. Możesz spokojniej. A, czyli ty czujesz, jak ja coś robię. Dobra, patrz to. Przestań, przestań. Dobrze, dobrze. Przestań. Dobra, odpalam tryb odporność. Jak ją odporność? Stabilizacja. Nic już nie czuję, jak chodzisz. Możesz zrobić, co chcesz. No dobra. I co? Halo. Okay. No dobra, ja idę spać, słuchaj, bo ja nie wiem, czemu ja słyszę jakieś dziwne głosy. Idę spać, się położę. No nie mogę zasnąć przez ciebie, jak będziesz mi tak gadał. Idź spać. Dobra, idę, no. No weź! Przestań! Dobra, nie dam rady. Czego ty ode mnie chcesz? Dobra, idę. Głosie Paliona. Możesz spać, już. Już nie będę. Nie będę cię słyszał? No mam nadzieję, że jak się porządnie wyśpię... Wychodzę ci z głowy. O, super. Widzowie, może teraz się porządnie wyśpię i ten głos mi minie. Ja po prostu mam chyba jakieś halucynacje w głowie. Wiecie, o co chodzi. Jak długo nie śpicie, no to potem dziwne rzeczy wam się pojawiają w głowie. Dobra. Idę się przespać, co nie? O, już jestem... Dobra, nie. Koniec. Palionie, wyrzucę cię z mojej głowy. Gdzie ty jesteś? Dobra, czekaj, mam pomysł. W twojej głowie. Walnę sobie jajco na głowę. Rozbiję sobie jajco na głowę. Zobaczysz. Nie da. Zobaczysz. Robisz to tylko krzywdę. Da! Walnąłem jeszcze jedno. Rozumiem, że jesteś szalony. Po! Jajco na głowę! Patrzcie tu. Jesteś szalony. Opo! I co, jak ci dobrze? Dobrze ci, Palion? Głupota. Nie dość, że głupi, to jeszcze szalony. Ja wiem, co mi pomoże. Ja muszę się troszeczkę orzeźwić. Idę, wskakuję do lodowatej fontanny. O, jaka zimna woda, nareszcie było mi gorąco. Super. Fajnie jest, no. I co, głosie Paliona? Łyso ci teraz. O, przerywa. O, patrz! Jak chowam głowę tutaj. Nie ma głosu Paliona. Ej. Udało mi się? Czy udało mi się poskromić głos Paliona? Chyba tak. No, co to było za dźwięk jakiś dziwny? No co, jak nie, dobra, to jest, ja się czuję źle, naprawdę. Idę do ciebie, Palion, w takim razie. Jak mnie słyszysz, idę do twojego domu. Jak nie uciekniesz mi z głowy, to coś zniszczę w twoim domu. Powiedzmy, co by można było zniszczyć? Talerz ci zniszczę. Pum! Spoko, niszcz co chcesz. I postawiłem ci tutaj talerz, żebyś mógł Jasne. Sobie zjeść. Okej, nie ma problemu. Jak to nie ma? Patrz, jeszcze tu. O, siema, Super. Zobacz. To wydaje mi się, że tam nawet lepiej wyglądałem. No co? A, bo to nie jest prawdziwy Palion, widzowie, to jest Palion w mojej głowie. Czyli tak jakby, no, on nie ma z tym problemu, ale prawdziwy Palion by miał z tym problem. To co ja mam zrobić? To ja może muszę sobie coś rozwalić w domu. Wtedy ten głos mój w głowie mi jakoś przejdzie. Dobra, patrz, Palionie, głowaty Palionie. Mam tutaj skrzyneczkę, nie? I patrz teraz to. BOOM! Dobrze! Jak to? Dobrze. Czemu mój własny głos w głowie mi mówi, że dobrze robię niszcząc swój domek? Nie, to jest totalnie... Zrób więcej takich rzeczy. Jak to więcej takich rzeczy? Zabij wszystkie kurczaki. Nie, no takich głosów to mi nie podpowiadaj. Pokaż mi, gdzie jest świnka Halinka.
Nie pokażę ci, gdzie jest Halinka. Pokaż mi, gdzie jest Świnka Halinka. Nie pokażę ci, gdzie jest Świnka. Pokaż mi, gdzie jest Świnka Halinka. Nie pokażę ci, gdzie jest Świnka Halinka. Pokaż mi, gdzie jest Świnka Halinka. Pokaż mi, gdzie jest Świnka Halinka. Dobra, Palion, spokojnie, idę ci pokazać, gdzie jest Świnka Halinka. Gdzie jest Świnka Halinka. Zobacz, 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 jest tutaj na spokojnie. Jak wchodzisz sobie tam, na sam koniec byś mógł sobie pójść, to tam jest właśnie Świnka Halinka. Tam, musisz pójść na sam koniec. Wiesz? No dobra. Super, zadowolony jesteś? Dobra, idę, wracam, uciekam w takim razie. Ja nie mogę, nie dam rady z nim, naprawdę. Nie dam z nim, z tym głosem sobie rady. Muszę, naprawdę, bla, muszę... Bla, 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 ja mówimy wiem. Do siebie, bla, ja założę bla, bla, sobie bla. Coś na głowę. O, no i co? Zatłumiłem teraz ten twój dźwięk w głowie. Co to za... Dobra, jesteś zatłumiony, słyszysz? Haha, ale zatłumiłem go fest. Teraz nie da się go usłyszeć. Co? Nie rozumiem. Co? Ale... Co? Do... Nie rozumiem cię, głosie Paliona, nie rozumiem. Idź do mojego domu. Idź do... Czekaj, czekaj, zdejmuję to. Co ty do mnie mówiłeś? Idź do mojego domu. Do twojego domu? A czemu miałbym niby pójść do twojego domu? Co tam niby jest? Zdradzę ci sekret. Jaki sekret? Dobra, sekret! Głos Paliona w głowie zdradza mi jakiś sekret. Dobra, jestem w domu Paliona i co teraz? Jak myślisz, co tu jest tajnego? Jest tajnego, no jejku, no... Nie, nie, nie mogę myśleć o pewnej rzeczy, którą wiem, że jest moja tajna rzecz. Okay, no jest moja to... tajna rzecz? No moja tajna rzecz. O, rynek jest tajny, zobacz, znalazłem rynka. Nie. Jak? Nie! Ubikacja jest tajna. Błąd. No nie, no dobra, czekaj. Ej, save! Tutaj masz save, to jest tajna rzecz. Prawda. Tak? Super! To jaki mi chcesz zdradzić sekret? Ej, czekaj, jeżeli słyszę głos Paliona, głosie Paliona! Jeżeli to naprawdę głos Paliona, zdradź mi sekret do kodu Paliona drzwi. 1002 na odwrót. 1002. Czyli 2001. 2-1. O! Skąd ty to wiedziałeś, głosie Paliona? Jest tu parę drobiazgów. Jakich drobiazgów? O, ja mam pomysł, co, co patrz. Mamy skrzyni. Czekaj, czekaj. Skrzyni? Ej, co tu robi tyle TNT? Skąd, po co Palionowi tyle TNT? Weź sobie to TNT. Mam je brać, a po co mi ten TNT? Dobra, zabiorę, okej. Okay. Co tam, co tam? Oj, co teraz? Ej, słyszycie? Słyszycie, nie słyszycie? O, teraz lepszy sygnał mi dajesz. Jak to sygnał? Ale masz wysoki łeb. 2001, dobra, wychodzę. Ej, dobra, po co to TNT, bo ja nie rozumiem. Ja nie wiem, czy ja powinienem to zabierać TNT z domu Paliona. Czy ten głos... Krasnoludku. Jaki krasnoludku, co? Idź do policji. Idź do policji? Nie no, jeżdżę na osiołku, pa. Elo. Krasnoludku, idź do policji. Do policji? No dobra, idę do policji, ale czemu ty mi... Dobra, czekaj, zdradziłeś mi kod Paliona. To coś tutaj ma sens. Okej, okay, może chcesz mi coś pokazać w takim razie, głosie Paliona? Idę zobaczymy. W takim razie. No idę dobra. A ty jesteś dobrym głosem czy złym głosem w takim razie? No się przekonasz. No dobra. Jak będziesz mnie słuchał, będę dobrym. Jak będziesz mnie nie słuchał, będę złym. Ale co możesz złego zrobić w takim razie, głosie Paliona? Jesteś nie tylko głosem. Nie wyjdź z twojej głowy już nigdy. No weź! Nie dam rady z tobą, naprawdę już nie wytrzymuję. Jestem przy policji. O, pa, jestem odwróć przy policji. Odwróć się, powiedziałem stój, ale mnie nie słuchasz teraz. No jestem przy policji, stoję! Powiedziałem stój, jak stałeś na chodniku po drugiej stronie. Po drugiej stronie na chodniku? Gdzie to jest druga strona chodnika? Tu? Stój. Stoję! I co? Szukaj wojanowej rzeczy. Wojanowa rzecz? Wojanowa rzecz? No ja nie wiem, coś mi tutaj ukryłeś znowu? Głosie Paliona? Jesteś głupi. No... Ej, to wiesz, że siebie też obrażasz, bo jesteś w mojej głowie. Głupi. Głos Paliona jest głupi. Już mnie nerwa. O, znalazłem, zobacz! Wojanowy ten! Nie, Lon. Nie wierzę. Razem, spójrz przez okno. No, patrzę. Nie tu. No tu bibliotek. Dobra, nie tu. Drugie okno. Patrzę nie przez tu. Drugie okno. Nie. Tutaj jest milion okien! Nie tu. Dobra, tu. Tu. Co tu? Szkoła tam jest. No ty chyba jesteś ślepy. Co? To niebieskie? To jest nawet... Co? To nie jest moje. To jest auto. No ale to nie jest moje auto. No i co z tego? No powiedziałeś wojanowa rzecz, to nie jest moje. Co z A tym kolor autem? Jaki to ma? Ej, ty kolor wojanowy! Ej, no
Ten, policja jest koloru mojego też, niebieski. Nie. Ja nie mogę. No i co mam zrobić z tym autem? Przejechać się? Ha, dzień dobry. Pod autem wysłać TNT. Pod autem TNT? Okej. Okay. Ale nie, no nie chcę niszczyć tak ładnego auta, po co miałbym to robić? Nie zrobię tego. Pod autem. No dobra, on coś mówi, on coś ma jakiś... widzicie? Wysadź. Dobra, wysadzam, zobaczymy co to będzie! Co to będzie! Wow! Czekaj. Ej, skąd ty to wiedziałeś, głosie paliona? Co to? Tą skrzynkę. Okej. Okay. Yo! Kogo tu są diamenty? Ja nie wiem, czy ja je mogę zabierać. Halo? No, już są twoje. A dlaczego? Dlaczego byłem w takim miejscu? O co bo jak to mówiłam, znalezione, nie kradzione. Yo, co tutaj chodzi? Ja nie rozumiem tego, naprawdę, widzowie, wytłumaczcie mi, dlaczego głos paliona zdradza mi jakieś tajemne sekrety, pewnie sekrety paliona jeszcze w dodatku. Dobra, zalepię to, żeby nie było, że tutaj coś się wydarzyło, a auto po prostu zniknęło magicznie. Magiczne auto. Dobra, znasz jeszcze jakiś sekret w takim razie głosie paliona? O. Znam wiele sekretów. O. Lecz musisz iść do Nubka. Dobra, idę do Nubka w takim razie, zdradzisz mi sekret o Nubku? Ja pewnie wiem. Schowaj jego zwierzęta. Chowaj, ale Nubek nie ma żadnych zwierząt. Jak to? A gdzie niby ma mieć zwierzęta? A jak to? No ja... Jak to? No nie ma, gdzie ma niby? No zobacz. Tu biegłeś obok, niech słyszysz je nawet. Ja... Że tu... Wydaje mi się, że serio, czasem... No ale ja nie chcę ich zakupywać, a po co mam to zrobić? A czemu nie? Na czemu tak? No bo jaki głos w głowie mówi. No ale to jest, nie muszę się go słuchać. Dobra, patrz, zakopię. Zakopane! A, Sylwester zakopanym! Co ty robisz? Zakopuję go! Dyzia. Ej! Wracaj! Ciu! Zakopany! Co teraz? Zdradź mi sekret kolejny. Sekret. Zapraszam serdecznie do domu Nubka. Do domu Nubka idę. Słucham głosu paliona w głowie. Halo! Gdzie jesteś? Głosie. Co teraz? W głowie może, co? Ja nie mogę, gadam jak z tumanem. No dobra! Co teraz? O, dobra, czekaj, będę cię wyraźnie słyszał. Czekaj, uwaga. Posprzątaj mu dom. Haha, teraz do mnie powiedz. Posprzątaj mój dom. Hej, cię wyraźnie słyszę, bo on wiesz, słuchawki. Posprzątaj mój dom. Co? Jego dom mam posprzątać? Tak. Patrz, posprzątam. Tutaj. Miotłom robię. Tutaj to rozwalam. Pajęczyny. Okej, okay. No i co? Jak nowy domek, co? Pa. Góry. Jął góry. To co, pajęczyny, co tu? Jajka się już zalęgły. Ty, no ja nawet nie wiem, nie mam jak tego zniszczyć, nie mam miecza. Raz, dwa. Moja wina. No twoja, bo ty jesteś w mojej głowie i przez ciebie nie mam miecza. Ja mam miecz zdobyć, nie ma żadnego miecza, no jak ja mam zrobić cokolwiek, jak nie mam miecza? Nie będzie więcej sekretów. No dawaj mi sekret! Jak nie dasz mi teraz sekretu, to pogadamy inaczej. Nie będzie więcej sekretów, jak nie będziesz się mnie słuchać. Dobra, mam pomysł, pa. Okej, mam drewno. Dobrze, mam... Zdradzę ci sekret, niech ci będzie. Dobra, zdradź mi sekret w takim razie. No zrobię ten miecz i uratuję tam, gdzie jest siłownia. Dobra, siłownia, idę do siłowni. Dobra, siłownia. Nubek więzi kogoś i nigdy o tym nie mówił. Jo, co jest? Kogo więzi? Dobra, jest siłownia, dobra, halo. I co tam? Wróć z siłowni, idź do magazynu. Jestem w magazynie i co tutaj jest? Idź prosto. Teraz? Nie. Prawo. Dobra. Jest prawo? Jeszcze dalej. No jestem. W lewo. No. Zniszcz to. To zniszczyć? Dobra. Zniszcz to. Idź prosto. Chodzę prosto. Kop. Kopać? Dobra, kopię. Do przodu? Dobra. Do przodu. Wyżej? Aaaa! Co jest? Znaleziony. Co jest? Czemu Nubek więzi jakiegoś typa? Dziwnego. Od 10 lat. Ej, o co chodzi? Czemu Nubek... O co chodzi? Czemu tutaj Nubek ma kogoś więzionego? Musisz mu teraz dać karę. Komu, Nubkowi? Chętnie. Tak. Dobra, no to czekaj, uwolnij najpierw tego tutaj osobnika biednego. Jak ja go mam w ogóle stąd wyciągnąć? Czekaj, co to tutaj jest? Raz, dwa. Dobra, tutaj będzie miał lepiej. Dobra, to daj sobie, człowieku.
Jaki człowieku, dobra, jo, tutaj wyjdę, dobra, pa. Pa, wychodzimy. Co to za miejsce, jo, wypłynąłem, ale dziwne. Dobra, udało nam się. Ej, dobra, dasz mi... Co? Trzeba dać nauczkę. A, Nupkowi nauczkę, za to, że więził, no tak, dobra. Daję mu nauczkę w takim razie, idę zrobić, dobra, co by można było Nupkowi zrobić, no wysadzić TNT w domu, no a co? No jasne, że tak. No, jest to jakaś myśl. Tylko tak, żeby nie rozwalić tego biednego villagera. Dobra, myślę, że to jest dobre miejsce. O, ale się, o nie, cała klasa pójdzie, o! Ja nie mogę, ale strzał! Życzę powodzenia w sprzątaniu. Haj, no co, nauczka to nauczka, nie? Jak okay. On to zobaczy. Biedny Nubek. Jak on tutaj ma wszystko rozwalone. Dobra, Głosie, ja już nie mogę wytrzymać, słuchaj, ja już nawet pójdę tutaj spać. Dasz mi teraz spać, Głosie? Dam ci teraz spać, słuchałeś się mnie? O. Aż mi bawi ta dziura nawet, idę. No wreszcie. Wreszcie, wreszcie widzowie, idziemy spać. Tycho będzie musiał mieć zrobioną tajną bazę. Spójrzcie, jak on długo ma już swój domek, a nadal nie ma tajnej bazy. I w tej tajnej bazie zrobimy sobie nasz własny Voyan Shop. Widzicie? Nasz własny Voyan Shop. I będzie tam też nasze stanowisko gamingowe z takim ładnym telewizorkiem, a raczej komputerkiem. I wiele więcej. I będzie nasza bluza kozacka Voyan Team, którą też możecie mieć z całym wzorem Voyanowic. Piękna, ładna bluza. Mamy też czapeczki zimowe. Proszę bardzo, takie ładne czapeczki idealne na teraz zimne pogody i znacznie więcej, bo jeszcze takie kozackie koszuleczki i słuchajcie, nawet jak chcecie, to mamy taką ładną pościel i możecie na przykład pójść spać na Voyanowicach dosłownie, a tylko nie takich do góry nogami, o dosłownie takie Voyanowice piękne jako pościel. Zapraszam serdecznie Voyan Shop, mamy też puzzle, mamy magiczne kubki, które pokazują się magicznie nagle po wlaniu ciepłej wody i wiele więcej, więc idziemy, ale no oczywiście Ptycho nie może o tym nic wiedzieć, dlatego wypijmy sobie naszą potkę na niewidzialność. Iść, dobra, i wyrzucam resztę rzeczy i patrzcie, podjedziemy tam, oj, nie tędy, o, tu. Podjedziemy tam na naszym motocyklu, let's go, Ptycho będzie w szoku. Na. O, i on może, patrz. Czy on nie widzi nas, nie widzi? Dobra, patrz, zobaczy motocykl. Zdjąć te wszystkie ozdoby świąteczne, były już po świętach dawno, one cały czas tu są, ja nie mogę. Ty, będziemy kręcić się wokół jego domku, tak żeby go jakby na zewnątrz wypchnąć, żeby on wyszedł na zewnątrz, zobaczył co się dzieje i wtedy wejdziemy do jego domu, kiedy nie będzie nic widział. Ale jeździmy! O, la. Dobra, teraz tutaj musimy troszeczkę... Ty, słyszy nas. To jest! O, patrzcie, widzicie? Co się stało? Dobra. To jest motocykl Tesli, samonaprowadzający, ale fajny. Nie podejrzewa nas nawet. Dobra, słuchajcie, idziemy. Dobra. W takim razie wyciągnęliśmy go z domu, z chaty, więc teraz można byłoby tutaj zrobić tajną bazę. Co wy na to, żeby zrobić to gdzieś w tym miejscu albo tu? Tu na dole nic nie będzie. A może... Nie, no tutaj też nic nie będzie. Czekajcie, jak my mamy to zrobić? Coś w tym stylu musimy zrobić. Może tu. Dobra, wchodzimy. Dobra, i teraz musimy zrobić ghost block, czyli coś takiego, spójrzcie, pyk, pyk. I jak wychodzimy, to tutaj nic nie widać, a my mamy wejście do tajnej bazy, let's go! Jak kozacko! I robimy tutaj masę miejsca, ale pięknie. Co to był za dźwięk? To był jakiś dziwny dźwięk uderzania, jakby mnie jakiś szkielet miał walnąć. Czy tu są jakieś szkielety? A może Ptycha biją szkielety? Dobra, my sobie tutaj budujemy w takim razie naszą tajną bazę pod domem Ptysia, ale mamy mały problem, bo nie mamy wglądu na to, co Ptysio widzi, więc zróbmy tutaj czym prędzej szkło, ale dwustronne, patrzcie na to, pyk i uwaga, pyś, o nie, źle to zadziałało, czekaj, o, nie, źle, pyk, o, jest, dobra, nie, źle to postawiłem znowu, czekaj. Pyk. Dobra, zróbmy tak, zepsuję mu tutaj to wszystko. Mam nadzieję, że on teraz nie wejdzie tutaj na dół. I zrobimy coś takiego. Zrobimy tutaj tak. I patrzcie, uwaga, pyk. Nie, znowu źle, czemu to szkło się tak okropnie kładzie? O, pyk. Teraz działa, zobaczcie. Dobra, Ptycho nic nie będzie podejrzewał. Wracamy, yo, mamy wgląd na cały dom Ptycha. A raczej jego magazyn. Jak to nie jest kozackie, widzowie. Już mi się to podoba. I teraz zrobimy sobie tutaj trochę miejsca i będziemy sobie tutaj sprzedawać własny sklep. Voyan Shop zrobiliśmy pod bazą Ptycha, pod domkiem Ptycha, let's go. Ej, zobaczcie, widzowie.
On tutaj jest, dobrze, że nie wychodziłem. Oh my god, co on tutaj kombinuje teraz? Gdzie on... są moje itemy? Przecież to gdzieś schowałem. O, tu są, dobra, mam. O, już wiemy, gdzie ma itemy. No dobrze wiedzieć, widzowie. Co on tam zbiera w takim razie? Co on tam potrzebuje? Coś? Może ja mu coś pomogę? Może mu tam nagle wyjdę gdzieś? Ej, właśnie. Może w sumie zrobimy tutaj jakieś wejście do tej tajnej bazy z jakiejś innej strony, bo wiecie... Tycho będzie nas widział, jak tutaj wchodzimy. Więc trzeba zrobić jakieś awaryjne wyjście. Widzowie, jak myślicie, gdzie takie wyjście powinniśmy zrobić? Na powierzchnię. Musiałoby być ono... Może basen. Basen Ptycha. Będziemy wypływać z... wpływać do Ptycha basenu. To jest przekozackie, widzowie. Tylko gdzie Ptycho ma swój basen? Musimy to dobrze jakoś wymierzyć. Czekajcie, widzowie, sprawdzimy. Tylko muszę wyrzucić rzeczy, bo tutaj mam troszeczkę za dużo w ekwipunku. I może to być widać, moje rączki. O, dobra, wychodzę. Jest git, widzicie mnie? Widzowie, wychodzę na zewnątrz, okej. I spójrzcie, tutaj jest jego basen. Czyli jeżeli my przejdziemy gdzieś tutaj dolną częścią... O, co to jest? Jeden. To jest jakiś kod. Dobra, czy my możemy tutaj się przebudować? Musimy porównać kordy. Dajcie mi chwilkę, ja sprawdzę kordy i zobaczymy, czy to działa. Sprawdziłem kordy i niestety dolna baza nie zgadza się. Tutaj nie wejdziemy do Ptycha domku, ale szukałem dobrej miejscówki, gdzie można zrobić wejście. I spójrzcie, tutaj taka miejscówka jest idealna, jak widzicie. Tylko musimy to zrobić w taki sposób, żeby Ptycho nas nie podejrzewał, więc stawiamy tutaj... Ghostblock, ja cię kręcę, patrzcie, on tam szedł. Ja nie mogę, prawie mnie zauważył. Widzowie, byłem o włos od tragedii. Naprawdę, muszę wyrzucić i zrobić całe miejsce w końcu w ekwipunku, bo naprawdę mam przypał z tym miejscem. Dobra, tylko poszedł do zoo, idę do zoo. Do zoo, o nie, co ja zrobiłem? Nie, wykopałem tam dziurę. Czekaj, czekaj, Ghostblock. Jest, naprawiłem, dobra. Czyli tędy będzie wejście, co nie? Coś takiego, dobra, musimy teraz to dobrze wymierzyć. O, tutaj mamy bloki Ptycha. Weźmy sobie to i słuchajcie, postawmy tutaj takie ładne bloki i tam będzie drabinka na górę, jak ładnie. Dobra, a my w tym czasie zróbmy sobie tutaj troszeczkę ładniej naszą bazę, bo nie ukrywam, nasza tajna baza jest fatalna. Fatalnie wygląda, ona musi wyglądać pięknie, jak prawdziwy Wojan Shop, co nie? Wojan Team, dołączajcie, widzowie. Okej, widzowie, spójrzcie, zrobiliśmy tutaj masę miejsca na to, żeby postawić nasze niebieskie bloki. Niebieskie, niebieskie, robię sobie niebieskie. A, tylko tutaj wiecie co? Tych bloków nie chcemy marnować, bo w tym miejscu już będzie nasze stanowisko gamingowe. Nasza baza też nie może być za duża. Pamiętajcie, to jest tajna baza. Nigdy tajna baza nie może robić, nie może być robiona ogromna. Musi zawsze być troszeczkę miejsca na to, żeby ją odpowiednio ukryć. Więc w tym miejscu nie możemy zrobić jakiegoś niesamowitego salonu samochodowego. To jest mały sklepik Wojan Team razem ze stanowiskiem gamingowym. Wystarczy? Wystarczy, mam nadzieję. O, cię kręcę, tam widzę jakiegoś ptysiola. Ptysiu, jaki był kod do tych drzwi? Ja nie mogę. Co, puka? Ej, on tam myśli, że ktoś mu puka do drzwi, a ja jestem sobie tutaj i ja robię sobie tajną bazę w jego domku, a on o niczym nie wie, widzowie. To jest właśnie najlepsze, że i że on nic nie podejrzewa. On myśli, że ja pewnie jestem u siebie w domku. Ej, a co by było, jakby on teraz poszedł i sprawdził, że nas tam nie ma w domku? A no, przecież mogłem pojechać na jakieś wakacje, co nie? Nic się złego nie stało. Czekaj, ej, patrz, on nadal przegląda te skrzynie. Ja jestem bardzo ciekaw, co on w tych skrzyniach trzyma. O nie, ja już nie mam podkinia niewidzialność. Dobrze, że nigdzie nie wychodziłem, bo już trzeba uważać. Ale bardzo chcę sprawdzić, co on ma w tych skrzyniach, więc zaryzykuję i pójdę do niego bez podki na niewidzialność. Spytać się może, co tam u niego po prostu. Ale najpierw dokończmy tutaj budowę tego naszego pięknego miejsca, bo musimy to jeszcze skończyć, a potem w środku umieścić jakieś rzeczy, co nie? Bo brakuje nam przecież w środku jakichś rzeczy jeszcze, między innymi naszych półek Wojan Team, no właśnie. Pyk, pyk, tutaj tak. Tutaj można zrobić tak, no i patrz, jak ładnie wygląda, cyk, cyk, jeszcze tu i mamy praktycznie całą bazę, jest! O, ja się kręcę jako niebieska! Ej, najbardziej niebieska baza na świecie, nie? Naprawdę. Dobra, brakuje mi tylko drabiny tutaj, więc potrzebowałbym jakichś rzeczy, ale myślę, że możemy zacząć od budowania jakiegoś, powiedzmy, stanowiska, żeby zrobić sobie troszeczkę też miejsca w ekwipunku, prawda? Tego miejsca mamy trochę mało. To gdzie... Ojejku, Ptycho tam łazi. Ja nie mogę. Dobra, może tutaj postawimy coś takiego. Pyk. I uwaga, pyk. Nie, nie w to. Dobra. Powinno być chyba to. Tak, jest git. I teraz pyk. Teraz tu tak. I tu tak, dobra, co to jest? Ale to będzie kozackie. Postawmy tutaj komputer nasz. I ja nie mogę, jaki ty, jakie stanowisko. Okej. Odłóżmy to. Co to jest za dźwięk?
odpalił jakąś muzyczkę sobie. Ale nuta, co? Nie? A on co, odpalił muzyczkę? A my sobie tutaj chillujemy, co nie? Ale jazda. O, wiecie co? To już będzie niepotrzebne, to ja rozwalę. O. Patrz, on dalej sobie coś tutaj kmini. Zaraz będę musiał pójść go odwiedzić i spytać się, hej, ptycho, co tam u ciebie? Oj, patrzcie, jakie stanowisko gamingowe! Mocne, co? Jeszcze tutaj dajmy... Aha! Fajna to nuta. Ej, zobaczcie, jak idealnie ten mikrofon, tak samo jak mój, zobaczcie, mój mikrofon jest praktycznie tak samo ułożony. I na moim mikrofonie, jak widzicie, jestem ja, patrz, Wojan Team, to jest mój skin na breloczku. Wy też możecie taki breloczek mieć, wbijajcie na wojanshop.pl. No i pięknie, dobra, my tutaj sobie już może wyjdźmy jakoś, tylko za bardzo nie mam jak wyjść, więc czekaj, pyk, 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 pyk. Dobra, nie mogę tego, nie mogę tutaj postawić. Często nie mogę tego postawić. Co to jest? Co to był za blok? Czemu to był jakiś inny blok? O co chodzi? Co tam robił jakiś inny blok? Jest ghost block, zabudowuję. Ojejku. Co jest? Przecież mnie prawie widział. Dobra, idę do ptycha. Tego, co tam porabiasz sobie na Wojanowicach dzisiaj? Ojejku, nie widziałem cię. Co gdzie ty byłeś? Zabyłeś? Nie, wiesz co? Byłem sobie robić stół, wiesz? Do mojego nowego sklepu. Zobacz. Co ty będziesz stoły sprzedawał? No, tak jakby. Zobacz, te stoły podobnie wyglądają do koloru tego motocykla. No, w sumie tak. Ej, w ogóle ten motocykl od Tesli nowy się zepsuł i nie mogę nim jeździć. Czemu? Co się z nim stało? Normalnie sam osegum naprowadził mi się do mnie i normalnie nie jeździ. Jest już taki niejeżdżący. Jeździ! No, to ja nie mogę nim jeździć. Stary, mam dla ciebie na przykład coś takiego. To mi się kojarzy z twoim domkiem, wiesz? A mi się kojarzy, patrz. Co? Zielone, robię zielone! No, let's go! No tak, no. I nie, czekaj, co ty w ogóle, gdzie ty byłeś? Bo stary, ja byłem sobie pooglądać rzeczy, breloczki moje nowe. Bo ja właśnie chciałem na ciebie pójść teraz. A. I dziwne, że się pojawiłeś nagle, to trochę... Bo ja dziwne. Tak się składa, że potrzebuję twojej pomocy małej i się zastanawiam, czy masz może drabinę w swoim plecaczku, bo ty masz w tym plecaczku podobno wszystkie rzeczy. No oczywiście, że mam drabinę, a ja dlaczego ci drabina? Mam taki mój tajny pre... Nie aż tyle, stary, nie, aż ty mi nie dało. Ja nie, na co dzień nie potrzebuję dużo drabin, ja będę potrzebował tak naprawdę 15 drabin i to mi wystarczy. Aha. Wiesz, potrzebuję po prostu przejścia do pewnego miejsca, nie wiem, wiesz? Bo ja myślałem, że ty robisz jakiś, nie wiem, może wieżowiec jakiś w nas wszystkich. A miałbyś jakiegoś niebieskiego szalkera? Jednego, nie dużo. Niebieskiego szalkera? Mhm, tak, niebieski szalker taki, wiesz? Ja nie mogę, no oczywiście, że mam, ale no... O, dziękuję bardzo. No masz, i stary, proszę. Ogólnie to już wszystko, co potrzebowałem, wiesz? Ale ty taki jesteś, no tylko jak coś potrzebujesz się odezwiesz. Weź sobie te stoły, stary, jak chcesz. Jakie stoły? Patrz, w zamian dostaniesz ode mnie stoły za to, że dałeś mi te rzeczy, widzisz? Tam są stoły. To taka wymiana, taki trade, tak? No, weź sobie je. No, to wezmę, to na razie, to na razie, cześć. No, narka. Co, jest grane? Czekaj, czemu to jest? Dobra, skaczę sobie tutaj. Teraz szybko na dół, dobra. I teraz patrz, pyk, dobra, i patrz na to. Drabina, ale nie z tej strony, źle zrobiłem, z tej strony. Drabina. Szalker skrzynia, odkładamy. Aj, co, patrzcie, zabrał nasz stół, ciekawe co z nim zrobi. Zobaczcie, ten stół sobie położył, zobacz. Położył mój stół! Ej, w sumie ładnie tu pasuje, miło ze strony Toyta, że mi go dał. Przyda się. Ty, dobra, mam postawię pomysł. Postawię sobie tutaj jakieś fajne rzeczy. Ja mam pomysł, widzowie, co zrobimy śmiesznego, ale najpierw dokończmy nasz sklep do końca. Ej! Zapomniałem! Mi ten stół się teraz przyda. Dobra, czekaj, pójdę do niego, bo mi się teraz ten stół nagle przyda. Przecież ja nie zdążyłem zrobić sklepu do końca mojego w tajnym bazie jego. Ej, ptycho! Haha, ha, jaki ja głupi! Haha, ha, ha, ptycho, co jesteś? Co też stoi teraz? Wiesz co, taki ze mnie głupolek, haha. Dałem ci trochę za dużo stołu, bo jednak potrzebuję kilka jego fragmentów, wiesz? No to masz, bo mi się już starczy, bo ja już położyłem sobie stół, pokazać ci? Tak, a ja wiem, gdzie on jest, wiesz, gdzie on jest? Ja, dobra, zgadnę, okej? Okay? Jak zgadnę, to dasz mi blok diaksa, okej? Okay? No, może być złota, dam ci złota. Dobra, złota. Ale myślisz, że zgadnę, gdzie postawiłeś ten stół, czy nie? Myślę, że mój dom jest na tyle duży, że nie ma szans. Dobra, no to uwaga, strzelam, że postawiłeś w swoim magazynie, na jego końcu, przy tej ścianie, gdzie nie ma skrzyń. Co? Będziemy sprawdzić? Skąd ty to wiedziałeś? Czekaj, no...
Ja ci dam te bloki złota. Haha, ale... dzięki za blok złota, ptyko. Dobra, chodźmy sprawdzić. Jak ty to wiedziałeś? Co ty ogarnąłeś? Jeszcze tu, tutaj. No widzisz, patrz, przy tej ścianie bez skrzyni. Tak, dobrze, dobrze wypatrzyłem, wiesz? Nie wiem. No ten monitoring coś tak mi trochę śmierdzi, że się wkradłeś do niego. Nie, wcale nie. To mam nadzieję, nie? Bo to jest mój monitoring, a nie. No, twój. Oczywiście. To jest przeciwzłodziejowy. Zniknąłem! Widzowie! A, wszedłem do mojej tajnej bazy, on tego nie zauważył! Dobra, budujemy teraz sklepik. Sklepik będzie musiał mieć tutaj tak, dobra. Tutaj pociągniemy go w ten sposób i postawimy. O, no i pięknie, ale to rozwalimy. I teraz tutaj postawimy ramki na przedmiot. W tym sklepiku będzie można kupić, słuchajcie, wszystko. Między innymi czapeczki zimowe, bluzy. Proszę bardzo, czapeczka, ale to musi być ładnie w stronę klienta. Szaliczek też w stronę klienta. Musi być koszuleczka, patrzcie, piękna, w stronę klienta. O, właśnie tu. Bluza, breloczek, no ja się kręcę, widzowie, takie rzeczy. Gdyby takie rzeczy były w prawdziwym życiu, co nie? Oj, gdyby takie rzeczy można było kupić w prawdziwym życiu. Wcale się nie da, co nie? Gdyby się tak dało, no, to byłoby piękne życie. Oj, jakby te rzeczy się dało, no ale niestety, nie? Haha. Niestety, da się! Właśnie, widzowie, zapraszam, Wojansza, wbijajcie tam wszystko, bo takie kupicie właśnie ładne. I wiecie, co jeszcze można kupić? Komputer! Tak! Można kupić komputer, Wojan Team! Nie, żartuję, to akurat się śmieję, nie można kupić komputera, Wojan Team. Ale pomyślcie, gdyby się dało, napiszcie, że powinniśmy zrobić własną jednostkę komputera na Wojan Shop. Dobra, słuchajcie, w tej tajnej bazie wydaje mi się, że jest już wszystko, to potrzebne jest do życia, co nie? Masz Wojan Shop, masz komputer, tego chcieć więcej, prawda? Dobra, patrzcie, teraz widzę, że kątem oka, że tam ptycho coś kombinuje i nagle mu się pojawia. Czekaj, uwaga. O, nie, jeszcze nie. Dobra, teraz. Siema, ptycho. Siema. Nie strasz mnie, co ty robisz? Czemu ty... Co ty robisz? Czemu ty chodzisz mi na plecy? Założę się, że... Tak się dobra. Robi. Jak myślisz, zgadnę, którą ostatnio skrzynkę otwierałeś? Ale ja nawet nie wiem, którą otwieram. A to ja ci powiem, że tą. Tam otwierałeś no ostatnio. Może tak było, ale... Czekaj, czemu ty wchodzisz w ogóle mi za chwilę do domu? Tak naprawdę miałem wychodzić, ptycho, no. Miałem już wychodzić. No dobra, to ja cię odprowadzę, wiesz? Już nie będę taki, to drzwi cię odprowadzę, żeby nie było. Jasne, spoko, ptycho, ty się nie martw. Nic się nie dzieje, jasne. Tak dobra, po prostu tuptam po Wojanowicach. No teraz... to pa, do literka. Pa. Ja teraz zajdę i przywitam go tutaj. A, co jest, jak będzie zdziwiony, uwaga, pa. No. Halo? Halo, Wojtek. Halo? Co się stało? Przecież ja ciebie odprowadziłem do drzwi. Jak? Co? Do drzwi? Czekaj, czy ja żyję w jakiejś symulacji? I do drzwi? Tu są kamery? Jesteśmy w programie telewizyjnym? Ale tylko ja cię przecież dawno nie widziałem, co? Okej, dziwne. To ja cię odprowadzę, to na razie, wiesz? To mnie odprowadź, może... no. Dobra, co to... Co ty robisz w moim panie, domu? Jadre nic takiego złego nie robiłem, nie? Jakby co, ptycho, tak sobie tuptam po Wojanowicach, nie? To papa. Papa. I to jeszcze raz zrobimy, on będzie chyba zeświruje, słuchajcie. Dobra, idziemy. Dobra, owa. Ja nie mogę. Na. O, ptycho, siema! Co tam? Co? Widzowie, ptycho nie wytrzymał, on chyba ześwirował do reszty, on myśli, że chyba mu się powtarza świat normalnie. Patrzcie, wejdziemy sobie teraz na górę. Nie mogę tu... Dobra, widzowie, ej, ale to było trochę straszne. Na miejscu ptyka chyba bym się przestraszył, jakbym coś takiego zobaczył. Więc widzowie, napiszcie, czy waszym zdaniem taka baza była fajna. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.